czwartek 21 września odbył się szósty finał powiatowego konkursu kulinarnego. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu pruszkowskiego. Organizatorem wydarzenia była powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Pruszkowie, a hotel Victor de Silva udostępnił salę i kuchnię. W tym roku bohaterami z ogródka są papryka i pomidory. Myślę, że duże pole do popisu dla naszych młodych zawodników, finalistów konkursu. Z tych warzyw możemy przyrządzić wiele zdrowych potraw, które jednocześnie mogą zachwycić smakiem i estetyką. Chcemy promować zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie wśród dzieci. Wiemy, że nasi najmłodsi najchętniej sięgają po słodkie rzeczy i po niezdrowe przekąski i również po słodzone napoje. Więc chcemy pokazać, że włączając ich w przygotowanie potraw, zachęcamy do tego, żeby brali udział w tym, co będą jedli, żeby mogli próbować nowych smaków. Zachęcamy ich do tego, żeby sami tworzyli, sami poddawali pomysły do wykonywania jakichś sałatek. Widzimy, że też często sięgają po tortille, a papryka i pomidory jak najbardziej zachęcają do jedzenia takich przekąsek. Wydarzenie przebiegło pod hasłem pomidory i paprykę z apetytem dzisiaj zjadam, bo za nimi wprost przepadam. Finałowa dziewiątka uczniów miała za zadanie przygotowanie autorskiego przepisu, którego głównymi składnikami będą pomidory i papryka. Finalistką konkursu kulinarnego została uczennica szkoły podstawowej nr 6 Nina Korycka, która przygotowała tortillę z sosem, który sama wymyśliłam. Nie chcę mówić nic zbytnio o tej, co przygotowałam, ale myślę, że jest bardzo smaczne. Lubię w domu eksperymentować, ale przeważnie pieczę brownie, ciastka czy coś, ale też gotuję. Na drugim miejscu znalazła się uczennica Nicoletta Naskręt ze szkoły podstawowej nr 10 w Pruszkowie, która przygotowała plecki ziemniaczane z papryką. To w ogóle nie jest przepis z internetu, w sensie są takie robione w internecie, ale to nie jest przepis z internetu jako brany tak od razu. No i no, na tym będą dodatki, czyli rukola, mozzarella, pomidorki koktajlowe, oregano i oliwa z oliwek. A na trzecim miejscu Aleksander Karolak ze szkoły podstawowej nr 2. Dzisiaj gotuję hiszpański chłodnik gazpacho. To wchodzą na przykład trzy ogórki, papryka, dwie papryki czerwone, też może być, no, też może być taka żółta papryka, czosnek, ten cebula, pomidory w puszce. No i bagietka jeszcze. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na kształtowanie prozdrowotnych zachowań poprzez promocję aktywnego stylu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych, a także wymiana doświadczeń kulinarnych. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do wypróbowania finałowych przepisów w zaciszu własnego domu.